Witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Ewolucjonizm a socjologia religii. Ostatnio zakończyliśmy omawianie nurtu, który zaliczyłem, czy określiłem jako idealistyczny, z tego względu, że to ideę, wiedzę, przekonania, świadomość społeczną czynił głównym czynnikiem ewolucji. Teraz opozycyjny w stosunku do niego nurt, który określiłem jako materialistyczny. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ta klasyfikacja poszczególnych nurtów nie chodzi w niej o klasyfikowanie poszczególnych myślicieli, których zaliczamy ich całościowej doktryny. Interesuje nas jedynie ich teoria ewolucji, a kryterium klasyfikacji jest główny czynnik, który oni upatrują jako sprawczy w danej teorii, w własnej teorii ewolucji, w własnym ujęciu ewolucji. Także głównym wyróżnikiem tego nurtu, który teraz będziemy omawiać, jest to, że tym czynnikiem są różnego rodzaju interesy, głównie interesy materialne, ekonomiczne, uwarunkowania z tym związane, położenie klasowe, stosunki gospodarcze, stosunki własnościowe. Wszystko to upatrują jako główny motor, czy najważniejszy z czynników posiadający największą zdolność warunkowania przemian. Również przemiana w sferze religijnej, która nas tutaj będzie interesowała. Jeśli chodzi o przedstawicieli tego nurtu, których omówimy, nurt ten wywodzi się od Adama Smitha, którego nie będziemy tutaj omawiać. No i pierwsze nazwisko, które się tu pojawia, może być szczególnie kontrowersyjne, dlatego że Georg Wilhelm Friedrich Hegel jest powszechnie zaliczany przez historyków do idealistów, obiektywnych, ale idealistów. Ale jak mówię, nie interesuje nas tutaj jego stanowisko metafizyczne, ontologiczne, światopoglądowe, tylko i wyłącznie jego teoria ewolucji. W tym głównie aspekcie, czy w tym przede wszystkim aspekcie, jakim jest główny mechanizm, który kieruje tą ewolucją. Jak zobaczymy, jest on w dużej mierze zapożyczony od Adama Smitha. Ten mechanizm następnie był później obrobiony, jeszcze bardziej zmaterializowany przez Karola Marksa. Później Max Weber wrócił poniekąd do niektórych spostrzeżeń heglizmu, złagodził ten materializm Marksa o drugi aspekt i wreszcie ta sama idea, jak zobaczymy, da się ją wytropić u Maxa Schellera, chociaż jego w tym nurcie nie będziemy omawiać, podobnie jak narzucający się w tym kontekście paradygmat ekonomiczny, z tego względu, że zaliczam je do syntetycznych już paradygmatów czy koncepcji w ramach. Ze współczesnych neodarwinistów, którzy jakoś czerpią z tego nurtu, czy odwołują się do tego nurtu, a raczej trzeba użyć tu czasu przeszłego, dlatego że Steven Sanderson porzucił ten rodzaj ewolucjonizmu na rzecz socjobiologii, natomiast ten wczesny Steven Sanderson jeszcze mocno czerpał inspirację od Marksa i od podobnych myślicieli. Także pierwszym, którego tu umówimy, będzie Hegel. Zasadniczą jego teorię ewolucji obszerniej omówiłem na wykładach socjologii klasycznej, do których link znajdzie się w opisie, więc tutaj tylko w dużym streszczeniu i z naciskiem na to, czego tam nie było na tamtym wykładzie, mianowicie na jego teorię ewolucji religii. Jak mówiłem, główna inspiracja w jego teorii ewolucji, a raczej w sposobie ujęcia mechanizmu ewolucji, wywodzi się od Adama Smitha, zwłaszcza od tej uwagi, że nie od przychylności rzeźnika czy piwowara, piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitaryzmu, lecz do egoizmu. Nie mówimy o naszych potrzebach, lecz o ich korzyściach. Czyli ludzie kierują się w sferze rynkowej własnymi interesami. Hegel jednak zauważył, że z tego wynika coś więcej. Proszę Państwa, najpierw pytanie pierwsze z tych trzech, które zwykle zadajemy naszym autorom. Co ewoluuje? Co jest przedmiotem ewolucji? Dla Hegla to jest równoznaczne pytanie z tym, kto jest przedmiotem ewolucji, czy kto jest podmiotem ewolucji raczej, dlatego że tym, co ewoluuje, co sprawia tą ewolucję, co samo podlega tej ewolucji, jest duch świata. Duch świata,
który wyraża się w trzech formach, w formie ducha subiektywnego, ducha obiektywnego i ducha absolutnego. I trzeba powiedzieć, że to jest ten element, który jest najmniej użyteczny, najmniej ciekawy dla socjologów, najmniej poddaje się empirycznej operacjonalizacji. Jest to coś, co musimy dopiero ewentualnie poddać jakiejś daleko idącej reinterpretacji, żeby wydobyć z tego, a i tak będą z tym problemy, jakiś sens empiryczny. Tym niemniej z tych trzech dziedzin form ducha, zwłaszcza duch obiektywny, dla nas socjologów jest interesujący, dlatego że tam w analizie ewolucji ducha obiektywnego zawarta jest hegelowska teoria ewolucji społecznej oraz duch absolutny, gdzie mamy zawarte teorie ewolucji trzech dużych form kultury, sztuki, religii oraz filozofii. Proszę Państwa, głównym mechanizmem, przy pomocy którego dokonuje się ewolucja, jest chytrość ducha. To jest bardzo istotne, że duch hegelowski, i to odróżnia go od innych form spirytualizmu czy idealizmu, nie działa tak jak, nie wiem, Jahwe czy bogowie monoteistyczni, którzy są poza przyrodą i w związku z tym ingerują w przyrodę na zasadzie cudu, zmieniając naturalny bieg przyrody. Duch hegelowski działa bardziej na zasadzie bogów greckich, tak jak przedstawiał ich Homer w Iliadzie, czyli posługuje się ludźmi, nawet nie wiedzących o tym. Sama ta chytrość ducha, która jest głównym mechanizmem ewolucji u Hegla, polega na tym, że o ile ludzie zakotwiczeni w pewnym status quo żywią pewne interesy, wartości, namiętności, posiadają pewne ideały, charakteryzują się pewną szlachetnością. To jest potencjał, którym mógłby się duch posłużyć do zmiany obecnego status quo, do popchnięcia ewolucji dalej w kierunku większej wolności, większej rozumności, większego dobra wspólnego. Takie są cele, jakie Hegel postawił duchowi. No i pozostaje zadać kluczowe pytanie, którymi z tych aspektów ludzkich osobowości się duch posługuje. I właśnie najciekawsze jest to, że duch posługuje się partykularnymi interesami i namiętnościami ludzi. Duch nie czeka na ludzki idealizm, na ludzką szlachetność, na porywy serca, gotowość do poświęcenia siebie, ale właśnie tak jak ten człowiek oczekujący obiadu od rzeźnika, od piekarza, opiera się na interesach ludzi, na ich namiętnościach. Oczywiście te namiętności, które w pewnym momencie stają się sprzeczne z obecnym status quo, które mają być paliwem, czy niejako tym ładunkiem wybuchowym, które te status quo rozsadzi, potrzebują odpowiedniego katalizatora. I tym katalizatorem, proszę Państwa, jest dla Hegla bohater ducha. To są wyjątkowe jednostki, które silniej niż inni odczuwają owe nowe namiętności, namiętności do zmiany i są gotowi ponieść ryzyko. I to ryzyko zresztą, za to przyjdzie im płacić. Najczęściej oni kończą marnie. Osobiście, jako jednostki, tak? Jako ich życiowa biografia bardzo często kończy się tak jak młodzieńcza śmierć Aleksandra Macedońskiego, no, jak Napoleon Bonaparte, kolejny bohater ducha, skończył, czy Juliusz Cezar, to wiadomo. I to ten bohater ducha bierze na siebie pracę obalenia istniejącego status quo, zburzenia tego porządku, który istnieje, po to, żeby właśnie wprowadzić nowy status quo, nowy porządek, który jest bliższy ideałowi ducha, który się sam rozwinął i w ten sposób właśnie tworzy nową formę dla siebie wyrażania się w świecie społecznym. Tak to wygląda zasadniczo, proszę Państwa, w świecie społecznym. No, bohater oczywiście schodzi ze sceny, niektórzy o niej pamiętają, niektórzy go przeklinają, ale rzeczywistość nie jest już taka sama. Ta ewolucja ma przebieg przede wszystkim, jak mówiłem, w kierunku większej wolności, rozumności. To jest przebieg dialektyczny, trochę jak pijany między płotami, ale do przodu. Jest to
głównie te trzy momenty Hegel wyróżnia, to jest teza, antyteza, czyli przeciwieństwo poniekąd tej tezy, i synteza, czyli pogodzenie, czy częściowe przynajmniej zjednoczenie tych dwóch pierwotnych momentów. Ta synteza staje się kolejną tezą i cały proces toczy się dalej. Ta teza kolejna znajduje dla siebie antytezę i musi dokonać się pogodzenie na jeszcze wyższym poziomie w kolejnej syntezie. Hegel wyróżnia zasadniczo trzy etapy rozwoju ducha w świecie społecznym: azjatycki, antyczny i germański, gdzie w pierwszym tylko jedna osoba tak naprawdę ma możliwość przeżywania swojej wolności, czyli władca, cesarz, król królów, faraon i tym podobne. W antycznym niektórzy ludzie już mogą przeżywać swoją wolność, ludzie wolni, natomiast niewolnicy są pozbawieni wolności, przynajmniej pełni wolności. Wreszcie świat germański, germańsko-chrześcijański, jak to Hegel określa, czyli świat, gdzie ludzie z definicji są wolni i wszyscy mogą uczestniczyć w tejże wolności. Proszę Państwa, co jest ciekawe i co odróżnia Hegla od innych tego typu modeli, to jest to, że on egzemplifikuje swoje rozumowanie na konkretnych przypadkach historycznych. I te analizy historyczne są częstokroć bardzo ciekawe. Analizy pewnych procesów, które historycznie się dzieją w danych sytuacji. Aczkolwiek, no właśnie, to jest taka socjologia historyczna, można powiedzieć. Natomiast o ile podmiotem ewolucji jest sam duch, to między kolejnymi tymi społeczeństwami nie musi na gruncie heglizmu zachodzić żadne faktyczne pokrewieństwo czy dziedziczenie idei, dziedziczenie zasobów materialnych, w ogóle łączność. Duch sobie może skakać, porozwijać troszeczkę swoje samopoznanie na jednym kontynencie, a później stwierdza, że w zasadzie teraz się porozwija gdzie indziej. Nie oznacza to, że w historii faktycznie zachodziła jakaś ciągłość między cywilizacją chińską, indyjską, egipską, syryjską, żydowską, grecką, czy rzymską, czy ostatecznie chrześcijańską. Tak? To są kolejne stadia, które duch przystanki, gdzie duch wysiada niejako i dokonuje swoich eksperymentów na historii. Natomiast no, dla ewolucjonizmu to nie jest droga do empirycznych badań, bo oczywiście możemy mówić o pewnych stadiach rozwoju, kiedy zachodzi pokrewieństwo między poszczególnymi fazami, kiedy jedno społeczeństwo wywodzi się jakoś z drugiego. Czy w przypadku religii, jak jedna religia wywodzi się jakoś z drugiej. Nie możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest wyższą formą religii, w której niższą formą jest na przykład taoizm, dlatego że nie było żadnego historycznego przejścia z tego, co nam wiadomo, a raczej to jest to absolutnie niemożliwe, tak, historycznie. O tyle właśnie ten duch sprawia, duch jako podmiot, ujęty jako podmiot dziejów, sprawia, że cała ta teoria ewolucji staje się znowu taką typologiczną układanką bardziej mniej rozwiniętych faz rozwoju religii, jak zobaczymy zresztą, bo na razie o religii jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Właśnie, ewolucja religii. Proszę Państwa, ewolucja religii składa się, w zasadzie dwa wielkie stadia ze zwieńczeniem w postaci religii absolutnej. Tym stadium to jest religia przyrody i religia indywidualności duchowej, przy czym wyróżnia jeszcze takie stadium pośrednie, przejściowe religii rozdwojenia świadomości w sobie. Używa do opisu tych stadiów konkretnych przypadków historycznych, ale jak mówię, trudno wytropić historyczną, faktyczną ciągłość między nimi. Także są to raczej przykłady pewnych typów religii. Dla niego jest to ilustracja pochodu ducha w dziejach ludzkości i jego prób rozwoju siebie. Takim religia przyrody, to dzieli ją na trzy szczeble, na szczebel religii bezpośredniej, szczebel, w którym zachodzi już rozdwojenie świadomości w sobie, i szczebel pośredni, w którym już przechodzi się do religii wolności. Konkretnym terminem, który używa na określenie religii bezpośredniej, jest czarownictwo, i to są jego zdaniem religie typowe dla ludów Afryki, dla Mongołów i występujące też w Chinach.
wśród warstw ludowych głównie. Religia rozdwojenia świadomości w sobie dla Hegla to przede wszystkim religia chińska, już ta bardziej rozwinięta, nie te ludowe zabobony, jakby to on określił. Hinduska, buddyzm tutaj też zalicza. Te religie pośrednie przechodzą do szczebla później już wolności, do poziomu od religii przyrody do religii wolności i w tej formie mamy, określa, zalicza do tych religii zoroastryzm, religię syryjską, religię egipską i wreszcie mamy religię indywidualności duchowej, kiedy już uświadamia sobie człowiek własną indywidualność, to są religie żydowska, grecka i rzymska w takiej kolejności i wreszcie religia absolutna, to jest oczywiście chrześcijańska, chrześcijaństwo. Często w tym rozwoju Hegel dostrzega pewne wyraźne tendencje. Z jednej strony proces stopniowego rozdzielania się tego, co naturalne i tego, co duchowe, a potem stopniowe dochodzenie do pewnej syntezy czy pogodzenia tych dwóch pierwiastków w człowieku na wyższym poziomie. Punktem wyjścia właśnie w religii przyrody jest jedność tego, co duchowe i naturalne. Duchowość jest zatopiona w tym, co przyrodnicze. Człowiek nie był wtedy jeszcze, zdaniem Hegla, wolny, duchowy. Prawdziwa zgodność z naturą, prawdziwą naturą człowieka, czyli wolnością, rozumnością, jest możliwa dopiero wtedy, kiedy się człowiek rozdzieli wewnętrznie, kiedy uzmysłowi sobie, że wewnętrznie jest rozdzielony, że jest w nim to, co naturalne i to, co duchowe i zacznie przeżywać ten swój rozdział. Także na tym pierwotnym etapie jeszcze to nie było możliwe. Wyobrażenie Boga jest jeszcze bardzo bezpośrednie, jako pewna moc nieosobowa. No to jest koncepcja przypominająca czy uprzedzająca to, co później rozwijał Herbert Marett, o którym już mówiliśmy. Następnie właśnie dopiero w tych religiach rozdwojenia dochodzi do przeciwstawienia tego, co duchowe, co naturalne. Pierwotnie człowiek bardzo siebie widzi po stronie natury, a nie ducha. Duch jawi się jako coś obcego i zagrażającego. Z czasem odwrotnie religie właśnie perska czy syryjskie, egipska wprowadzają element walki między tym, co duchowe i co naturalne. Uzyskuje to formę etyczną, czyli walka dobra i zła. I tutaj najwyższym poziomem właśnie na tym etapie jest religia egipska, gdzie następuje, zanim Hegla, pojednanie ze śmiercią, zwycięskie pojednanie ze śmiercią. I wreszcie dochodzimy do religii żydowskiej, religii hebrajskiej, gdzie następuje, zdaniem Hegla, właściwe upodmiotowienie ducha jako skrajnie odróżnionego od natury. Już w duchu nie widzi się niczego naturalnego. Ma stosunek do natury absolutnie czysto zewnętrzny. Bóg taki ma jednak, zdaniem Hegla, ograniczony jeszcze cel. To jest tylko i wyłącznie naród żydowski. To jest Bóg partykularny, żydowski. I wyżej zatem traktuje już religię grecką, której następuje już pewne pogodzenie natury i ducha w ten sposób, jak powiada, że to, co naturalne, skończone, jest promiennie przemienione w duchu, w wolności ducha. Promienne przemienienie polega na tym, że to, co naturalne, skończone, jest znakiem tego, co duchowe. To nie jest utożsamienie już, ale już jest wyczuwanie pewnej duchowości w tym, co naturalne, widzenie tego, co duchowe, co poprzez to, co naturalne. To się łączy oczywiście z pluralizmem celów, politeizmem w tej religii. W religii rzymskiej następuje poniekąd synteza tych dwóch poprzednich religii, czyli żydowskiej i greckiej. No bo znowu mamy jeden cel, o ile w politeizmie greckim było wiele celów, w żydowskim był tylko jeden cel. Tutaj mamy znowu jeden cel, ale został on zuniwersalizowany. To jest jedność rozmaitych narodów, to jest cywilizacja. To już jest coś ponadetnicznego.
Nie jest jednak to jeszcze zdaniem Hegla w pełni rozumna duchowość. Takie pełne pogodzenie następuje dopiero w religii absolutnej, w chrześcijaństwie, w postaci osoby Boga Człowieka Chrystusa. To jest dopiero pełne pogodzenie tego, co naturalne i co duchowe, zdaniem Hegla. W ten sposób właśnie przechodzimy poniekąd do problemu powstania chrześcijaństwa i na tym możemy się bliżej przyjrzeć, na tym przykładzie, metodzie Hegla, jej wadom i zaletom. Z jednej strony bardzo interesujące są rozważania Hegla na temat warunków ogólnych, potrzebnych, przygotowujących powstanie chrześcijaństwa, czy jego rozkwit, czy jego dojrzałość. Najpierw przygląda się sytuacji w Imperium Rzymskim. To jest sytuacja przede wszystkim polegająca na tym, że władza cesarska akumuluje monopolizuje wszelkie znaczenie polityczne, pozbawia tym samym znaczenia politycznego zwykłych obywateli. Zwykli obywatele zostają wypchnięci do sfery prywatnej. Te zagadnienia szerzej omawiam w wykładzie socjologii sfery publicznej, który też podlinkuję w opisie. Możecie Państwo bliżej doczytać. A w każdym razie prowadzi to do tego, że ludzie uciekają od świata rzeczywistego, od świata, gdzie znaczenie polega na byciu publicznym, na dokonaniu czegoś dla społeczeństwa, albo uciekają w prywatę, a w sferze duchowej uciekają w różne nurty filozofii, które umożliwiają właśnie zbawienie duszy czy zaznanie spokoju. Zbawienie duszy to z kolei popularne w tym czasie różnego rodzaju nurty religijne obiecywały. Także elity szukały spokoju duszy w filozofii, natomiast lud szukał w religiach różnego rodzaju egzotycznych, pochodzących ze wschodu kultach, które przy pomocy misteriów oferowały właśnie zbawienie duszy. I w tych warunkach właśnie Hegel upatruje w warunkach zatomizowania całego społeczeństwa, kiedy z formy społecznej uleciał już jakikolwiek duch, upatruje przesłankę tego, co później dało chrześcijaństwu. Z drugiej strony problem żydostwa, to znaczy religii żydowskiej, główną zasługą religii żydowskiej było pewne przetworzenie pojęcia cierpienia. Sytuacja polityczna Żydów była nie do zniesienia, jak ujmuje to Hegel, natomiast ich zasługą było to, że znaleźli ujście dla tego cierpienia w sferze religii, przetworzyli swoją wizję w świat właśnie religijny, w świecie religijnym. Niedola zewnętrzna musi się stać wewnętrznym bólem człowieka, musi on poczuć się zaprzeczeniem samego siebie, musi zrozumieć, że nieszczęście jego jest nieszczęściem jego natury, że sam jest w sobie poróżniony i rozdwojony. I to jest właśnie zasługa narodu żydowskiego, zdaniem Hegla, że ze swojej zewnętrznej nędzy cierpienia zwrócił się w głąb samego siebie i w formie właśnie tęsknoty duszy za Bogiem wypracowało pewną formę religijnej ucieczki przed nędzą tego świata. W chrześcijaństwie to pojęcie cierpienia staje się koniecznym momentem procesu zjednoczenia z Bogiem. Staje się czymś istotnym, nieprzypadkowym, ale poniekąd pożądanym, czymś, co jest założone, coś, co jest konieczne, aby człowiek mógł się z Bogiem zjednoczyć i właśnie pojawia się to pojęcie jedności człowieka z Bogiem i tutaj ta jedność, zdaniem Hegla, powinna być rozumiana nie w sposób prosty, że człowiek ten oto i tylko jest Bogiem, ale właśnie, że nie, że każdy człowiek jest Bogiem, ale człowiek jest Bogiem, zdaniem Hegla, o tyle, o ile znosi naturalny i skończony charakter swego ducha i wznosi się ku Bogu. I w ten sposób, jego zdaniem, sam człowiek jest zawarty w pojęciu Boga. Ta jedność stanowi fundament dla chrześcijaństwa, ale musiała być wyrażona też w pewnej formie zmysłowej. I tą formą zmysłową dla Hegla jest właśnie Chrystus, człowiek, który stał się Bogiem. Także to jest, jak widzicie, podejście do chrześcijaństwa, no, trochę dalekie od ortodoksji,
głównych nurtów. Niektórzy zapytują, dlaczegoż Hegel nie stał się świętym Tomaszem luteranizmu. No myślę, że to jest dosyć jasne. Po prostu jego podejście do boskości i człowieczeństwa jest nie do pogodzenia z dogmatami chociażby Soboru Nikejskiego, które, czy Chalkedońskiego, które no, mimo wszystko luteranizm również podziela. Tak? Także to są metafizyczne właśnie pojęcia Hegla, które on tutaj już wprowadzał. Mogą się Państwu podobać albo nie, to nie ma jakby znaczenia, natomiast ważne jest, co się dzieje z jego właśnie socjologicznym podejściem do zjawiska powstawania nowej religii, bo tutaj właśnie też zaczyna to wyraźnie dawać się dostrzec, dominacja tego podejścia metafizycznego nad analizą socjologiczną czy historyczną w tym wypadku. Niesłusznie postępujemy również wtedy, gdy mówimy o Chrystusie tylko jako o historycznej postaci, która kiedyś istniała. Pytamy wówczas, jakże to było z jego urodzeniem, z jego ojcem i matką, z jego wychowaniem domowym, cudami. To znaczy pytamy, kim on był poza sferą ducha. Czyli Jezus jako postać historyczna dla Hegla się nie liczy zasadniczo. Liczy się tylko jego znaczenie duchowe, czyli Chrystus jako pewien symbol, jako znak zmysłowy jedności między człowiekiem a Bogiem. Liczy się tylko on tylko jako wyobrażenie idei spekulatywnej, prawdy absolutnej, a właśnie o nią przede wszystkim chodzi. Ona to powinna być punktem wyjścia. Egzegetycznie, krytycznie, historycznie możecie robić z Chrystusem, co chcecie. Możecie również dowolnie wykazywać, że nauki Kościoła tworzyły się na soborach pod naciskiem takich czy innych interesów lub namiętności biskupów, albo też, że takie czy inne jest źródło tych nauk. Jest rzeczą obojętną, jakie były konkretne okoliczności tych spraw i chodzi tylko o jedno, czym jest idea albo prawda w sobie i dla siebie. Krótko mówiąc, dla Hegla to nie miało znaczenia, jak to faktycznie, historycznie było. Liczyło się tylko to, że przez różne zbiegi okoliczności po prostu tak się potoczyło i jakimś cudem doszło do ujawnienia w ten sposób prawdy. Niezależnie od tego, czy ten Joshua ben Józef z Nazaretu faktycznie był Bogiem, czy nie, no to dzięki niemu ludzie zrozumieli, że człowiek jest Bogiem. Tak samo poszczególne sobory, niezależnie od tego, jakie interesy stały za tym, żeby takie czy inny kanon uchwalić, tak się złożyło za sprawą pewnie ducha, że ten kanon jest po prostu, ujmuje trafnie rzeczywistość absolutną, a przynajmniej z tej perspektywy Hegla interesuje. Jak widzicie, to jest zupełnie odmienna perspektywa od tej perspektywy, którą spodziewamy się po socjologu. Nas właśnie interesuje ta brudna rzeczywistość niestety, czyli jak do tego doszło, chcemy zrozumieć w wymiarze empirycznym, a nie w metafizycznym procesy, które prowadzą do powstania religii. Czyli właśnie te różne interesy, różne namiętności biskupów, kim faktycznie, historycznie na przykład Jezus był, że taki odzew zyskało jego nauczanie i tak dalej. I tutaj już Hegel w zasadzie opuszcza pole nauki empirycznej i o tyle nie jest dla nas specjalnie przydatny. Natomiast no, sensowne jest właśnie badanie szerszego kontekstu kulturowego, w jakim dana religia powstaje, tak jak w przypadku chrześcijaństwa wskazał właśnie te przemiany w kulturze rzymskiej oraz pewne tendencje w kulturze żydowskiej, bo to jest faktyczne, empiryczna podstawa tego powstania nowego ruchu. Proszę Państwa, Marx. Tak, to właśnie jest... już miałem przejść do Marksa. To, co mówię, to nie jest dla nas istotne. Natomiast teraz przejdziemy do Marksa, kolejnego przedstawiciela tego nurtu, chyba najbardziej wpływowego i najbardziej jednoznacznie kojarzącego się z nurtem ekonomicznym, jak najbardziej, czy materialistycznym. Marks, religioznawstwo marksistowskie. Właśnie religioznawstwo marksistowskie, dlatego, że sam Marx no, nie był religioznawcą. Bardzo niewiele o religii pisał. Położył jednak fundamenty pod pewien typ myślenia, również ewolucyjnego. Najbardziej lapidarny wyraz jego koncepcja ewolucji właśnie zyskała w przedmowie do przyczynku do krytyki ekonomii politycznej, ale już pewien zarys znajdziemy w manifestie komunistycznym. Generalnie Marx, proszę Państwa, odrzucił
heglowską teorię ducha, podmiot, przedmiotem ewolucji, uczynił społeczeństwo. I to społeczeństwo rozumiane bardzo konkretnie, to znaczy z jednej strony jest to pewna strukturalna całość, która składa się z poszczególnych elementów, bazy, nadbudowy, jakaś świadomość społeczna temu towarzyszy, także tutaj nie jest to abstrakcja jakaś, ale każde społeczeństwo ma jakąś strukturę, tak, i to jest to konkretne społeczeństwo. Z drugiej strony jest to też historycznie ujęte społeczeństwo. To społeczeństwo nie spadło z nieba, tylko ukształtowało się w rezultacie pewnych przemian i ciągle tym przemianom podlega. Także tutaj jest duży krok naprzód w kierunku właśnie uczynienia przedmiotu ewolucji czegoś konkretnego, czegoś konkretnego uczynienia przedmiotu ewolucji i ujętego lepiej lub gorzej. Możemy się zgadzać ze sposobem ujęcia Marksa albo nie, ale jest to na pewno krok odejścia od pewnych abstrakcji. Proszę Państwa, celem ewolucji jest poniekąd, jest to jakiś ślad po Heglu jednak jeszcze. Jak pamiętamy, u Hegla był to poznanie ducha w jego wolności, w jego rozumności, w jego dobru. Dla Marksa najważniejszy był ten element wolności, aczkolwiek znowu to jest wolność rozumiana jako wolność ludzi, a nie wolność jako atrybut ducha, dlatego że ten element duchowy został tutaj wyeliminowany. Także wolność ducha, czyli wolność ludzi, czyli dążność do emancypacji społecznej, to jest jakby główny trend czy cel, kierunek ewolucji. Dalej, proszę Państwa, etapy. I tutaj te etapy są zasadniczo podobne do etapów, które Hegel wyróżnił, przy czym Marx dodał jeszcze ten współczesny burżuazyjny, tak, czyli kapitalistyczny etap. I znowu mamy przebieg dialektyczny, który też w dużej mierze jest przeróbką czy materializacją pojęcia heglowskiego. Jak u Hegla, proszę Państwa, ta dialektyka polega na tym, że nowe rozumienie wolności znajduje się, czy ducha, tak, duch poznaje nowe pojęcie wolności w sobie samym, ale no, pojawia się sprzeczność między tym nowym, nową ideą wolności, a rzeczywistością, która przystaje jeszcze do starej idei wolności. Ta sprzeczność musi zostać przezwyciężona dzięki bohaterom ducha, którzy rozsadzają istniejące struktury i dają miejsce nowym formom, nowym instytucjom, instytucjom opartym już na wyższej formie wolności. U Marksa jest analogicznie, to znaczy mamy znowu, ale w sferze ekonomicznej to zachodzi przede wszystkim. Czyli mamy pewne siły wytwórcze, nowe siły wytwórcze, które rodzą się w ramach starego porządku, ale już nie pasują do tego starego porządku. Ten stary porządek, czyli stare stosunki produkcji, stają się kajdanami tych nowych sił produkcji, w związku z tym musi dojść do rozsadzenia tych starych stosunków produkcji i towarzyszącej im nadbudowy prawno-politycznej i tak dalej. I odpowiednikiem tego bohatera ducha heglowskiego jest kolektywny bohater ducha, to jest najbardziej emancypacyjna klasa społeczna. Tak jak burżuazja pełniła tą rolę, kiedy rozsadziła feudalizm, dlatego że w feudalizmie się już nie mieściły jej sposoby zarabiania, sposoby bytowania. Burżuazja potrzebowała wolnej siły roboczej, do tego potrzebni byli chłopi, a chłopi byli w feudalizmie oczywiście przywiązani do ziemi, dlatego należało znieść feudalizm, żeby tych chłopów uwolnić i żeby mogli przyjść pracować do fabryk. To była wielka zasługa za nim Marksa burżuazji jako tej siły emancypacyjnej, ale jej rola się skończyła i teraz przychodzi rola kolejnej klasy emancypacyjnej, czyli właśnie proletariatu, który rozsadzić ma z kolei formy burżuazyjne i zaprowadzić nowy porządek. Proszę Państwa, też ważne jest, że te abstrakcyjne pojęcia, które brzmią bardzo jak teoria ekonomiczna, stosunki produkcji, siły produkcji, ulegają u Marksa mocnemu właśnie socjologizowaniu i te sprzeczności między stosunkami produkcji a sposobami produkcji, siłami wytwórczymi są ujęte po prostu jako konflikty między klasami, czyli napięcia, sprzeczności interesów między klasami. Te sprzeczności są obiektywne.
dla Marksa. To nie jest, że klasy się nie lubią nawzajem. One mogą się lubić, ale mają sprzeczne interesy. Jak sobie uświadomią te sprzeczne interesy, organizują się, mogą dążyć do zmiany. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o koncepcję religii według Marksa, to niewiele znajdujemy tego typu elementów. Generalnie w zasadzie większość z tego, co napisał, napisał w pracy Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa wstęp. Tam wyraził no, w gruncie rzeczy pewną koncepcję religii. Streszcza się, no, jest to młodzieńczy etap Marksa oczywiście, nie jest, później się już Marks tak szczegółowo nie zajmował religią. A tutaj mam ten fragment zyskał dużą popularność. Pewnie wszyscy Państwo słyszeli, że religia jest opium, no właśnie, najczęściej się mówi dla ludu, u Marksa jest troszeczkę inaczej. Religia jest opium ludu, czyli religia jest środkiem, przy pomocy którego lud sam siebie otumania. Otumania po to, żeby móc znieść życie w nieludzkich warunkach. Także w tym fragmencie znajdujemy kilka takich koncepcji funkcji religii, można tak powiedzieć, chociaż to jeszcze jest przed funkcjonalizmem, czy niezależnie od funkcjonalizmu, ale wskazuje na pewne działania religii w stosunku do sytuacji społecznej i do klasy ludowej. Przede wszystkim mamy koncepcję projekcji, to znaczy religia jest pewną formą wyrażania się tego nieludzkiego świata, jest rezultatem tego nieludzkiego świata, jest encyklopedyczną skrótem wiedzy o tym nieludzkim świecie, w tej religii się wyraża ten świat. Dalej religia z drugiej strony wyjaśnia i usprawiedliwia ten świat, upiększa ten świat. To są te kwiaty na kajdanach, jak Marx językiem poetyckim pisze o roli religii. Dlatego należy zerwać kwiaty, żeby ludzie ujrzeli kajdany i nie chcieli tych kajdan już nosić. Tak i w ten sposób można mówić już językiem późniejszej socjologii religii o funkcji legitymizacyjnej. Religia usprawiedliwia, no i ułatwia oczywiście znoszenie tej nędzy, czyli jest to pewna forma kompensacyjna, to znaczy funkcja kompensacyjna. Ludzie, którzy nie mogą znaleźć szczęścia w tym świecie, mają w zamian właśnie ten świat zastępczy, świat iluzji, świat ułudy, tak, religijnej. Także religia jest z jednej strony pewną formą pocieszenia w niesprawiedliwości społecznej, łagodzi napięcia społeczne, odbijają się w niej realne stosunki społeczne, opacznie oczywiście, dlatego ten świat jest opaczny, zdaniem Marksa oczywiście, ale generalnie wraz z zanikiem samej niesprawiedliwości społecznej, i to chyba stanowisko, którego Marx później będzie się trzymał, sama religia straci rację bytu, tak? Religia wynika, wypływa z tych sprzeczności społecznych, z niesprawiedliwości i to jest jedyna jej racja bytu. Jeśli zanikną niesprawiedliwości, do czego Marx uważał, że stara się doprowadzić, to oczywiście religia zaniknie, pozbawiona tej siły swojej, która płynie z bólu, z nędzy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o koncepcję dojrzałego Marksa, możemy ewentualnie dedukować o religii na podstawie generalnej jego koncepcji uwarunkowania świadomości społecznej przez społeczeństwo. Widzimy, to jest fragment właśnie przyczynku do krytyki ekonomii politycznej. Sposób produkcji życia materialnego warunkuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nieświadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, byt społeczny ludzi określa ich świadomość. No poniekąd jest to co mówiłem. Także religia zatem jest wynikiem, projekcją bytu społecznego ostatecznie i wraz ze zmianą bytu społecznego, wraz ze zmianami przede wszystkim formacji ekonomiczno-społecznej, zmieniać się powinna świadomość społeczna, a jeszcze wcześniej nadbudowa prawno-polityczna. Tak? Czyli mamy głównie, najpierw się zmienia baza, czyli stosunki produkcji, stosunki własności,
pojawiają się nowe siły wytwórcze. To prowadzi na drodze rewolucji do zmiany nadbudowy politycznej, prawnej i tak dalej. I ostatecznie też w świadomości społecznej zachodzą zmiany jako dalsze następstwo. Proszę Państwa, te założenia były powszechnie podzielane przez religioznawstwo marksistowskie, uprawiane przede wszystkim, ale nie tylko oczywiście w Związku Radzieckim czy Sowieckim, ale również marksiści zachodnioeuropejscy opierali się na tym założeniu, że zmiana w bazie ma prowadzić do zmiany w nadbudowie, ostatecznie do zmiany w świadomości społecznej i w oparciu o to usiłowali budować teorię ewolucji religii. Niestety, jak to zauważa Tokariew, realizacja tej zasady doprowadziłaby do rozbicia historycznie ukształtowanych religii na wiele różnych systemów, ani jedna ze znanych religii historycznych nie zmieściłaby się bez reszty w ramach schematu i w konsekwencji nie mielibyśmy czego klasyfikować. Religie się nie poddają tak łatwo zmianom. Są religie, no weźmy chrześcijaństwo, powstało w świecie antycznym, przetrwało cały świat feudalny, kapitalistyczny, później no, niektórzy przeżywali też czas eksperymentu z socjalizmem, ale religia zachowała ciągłość. Nie jest tak, że z każdą kolejną przemianą porządku ekonomicznego religie stare zanikają, nowe powstają i zajmują miejsce. Zmiany, jakie zachodzą w religiach, są stosunkowo, no, oczywiście zdarzają się poważniejsze zmiany, ale generalnie jest zmiana między chrześcijaństwem antycznym, a chrześcijaństwem wczesnofeudalnym, czy między wczesnofeudalnym, późnofeudalnym, a kapitalistycznym jest trudna do... Nie uzasadnia ta zmiana mówienia o zupełnie nowej religii w zasadzie, tak? Zresztą na początku XX wieku Florian Staniecki pisał, że czytając współczesny katechizm możemy zrozumieć w pełni chrześcijaństwo starożytne i odwrotnie, tak? To są, jest pewna ciągłość na poziomie systemu kulturowego i krótko mówiąc, religie się nie chciały zachowywać tak, jak marksiści by to zakładali. To każe nam przypuszczać, że istnieją w ramach religii potężne siły, które, przy pomocy których religie potrafią się, może nie zawsze skutecznie, ale w pewnych granicach opierać wpływom zewnętrznym. Religie nie są prostą projekcją przemian systemu społecznego. Występuje przynajmniej w niektórych religiach. No, może to nie jest zasadą, może są religie też, no, nie możemy absolutyzować, są różnego rodzaju religie, ale wiele religii osiąga daleko idący poziom autonomii w stosunku do przemian społecznych czy gospodarczych. Może się opierać, czasami za to płacą, ale uznają, że warto zapłacić nawet ograniczeniem swojego wpływu, znaczenia po to, żeby przetrwać. Czasami mogą zmienić swoją niszę, przejść gdzieś indziej. Także religioznawstwo marksistowskie w tym wymiarze, gdy próbowało budować takie dalekosiężne systemy ewolucyjne, doznało kompletnej porażki w zasadzie. No to właśnie ten fragment z Tokariewa, który czytałem. I to się nie powiodło. Tam, gdzie próbowano robić tego typu schematy ewolucyjne, opisywać stadia rozwoju religii, marksistowscy, religioznawcy raczej sięgali do szkoły antropologicznej. Nie dało się tego wprost z Marksem uzgodnić. I prościej było to robić w oparciu o właśnie różnego rodzaju religie pierwotne, prymitywne, a niekoniecznie w stosunku do bardziej rozwiniętych religii dojrzałych, czy współczesnych bardziej, czy historycznych. Dlatego właśnie ostatecznie musieli przyznać religii pewną względną autonomię i pogodzić się z tym, że nie da się tak prosto tego marksowską mówić. Generalnie, jak mówię, opierali się później na szkole antropologicznej, aczkolwiek bardziej na nurcie, o którym nie mówiliśmy jeszcze, nie wiem, czy zdążę powiedzieć kiedyś, nurcie, które określiłem jako technologiczne, które przemiany w technologii
czyli technologia jako pewien interfejs między społeczeństwem a naturą, i przemiany technologii miały być takim kluczowym czynnikiem sprawczym czy warunkującym przemiany, a przynajmniej czynnikiem, w oparciu o który wyznaczali ci antropologowie poszczególne fazy rozwoju społecznego. I tutaj usiłowali właśnie znaleźć analogię z pewnymi wczesnymi formami religijnymi, tak jak społeczeństwo właśnie, wczesne społeczeństwa rodowe, jak totemizm, czarownictwo, znachorstwo, różnego rodzaju obrzędy erotyczne, kult grzebalny, późne społeczeństwo rodowe, kult łowiecki, macierzyńsko-rodowy i tak dalej, kult wozów i religie wczesnych społeczeństw klasowych, kult bóstw roślinności, ale znowu są to te pewne abstrakcyjne pojęcia, do których wlicza się konkretne zjawiska religijne, nie dbając za bardzo o wyprowadzenie ciągłości historycznej jednych z drugich. Jest to kolejny schemat ewolucyjny, krótko mówiąc. Natomiast, co ciekawe, siła marksizmu jako pewnej metody badań ewolucyjnych ujawnia się w momencie, kiedy zajmują się już konkretną jedną religią, a z racji tego, że no, rozwijali się najpierw przynajmniej, rozwijał się marksizm w cywilizacji zachodniej, gdzie główną siłą religijną było i ciągle chyba jeszcze jest chrześcijaństwo, jeśli chodzi o siły religijne, no to skupili swoją uwagę na chrześcijaństwie. I te analizy chrześcijaństwa, zwłaszcza wczesnego chrześcijaństwa, nie mówię, że są trafne w każdym wymiarze, bo zawierają wiele uproszczeń i błędów, ale ukazują pewną siłę mimo wszystko, czy stanowią pewien wkład do metody, do myślenia ewolucyjnego o religiach jako takim. Tutaj wspomnę o trzech takich pracach, które no, z różnych epok poniekąd marksizmu pochodzą, z różnych środowisk marksistowskich, Karola Kautskiego, Pochodzenie chrześcijaństwa, Erisha Fromma, Dogmat Chrystusa. No, Erich Fromm w tym okresie należał do szkoły frankfurckiej, mocno łączył psychoanalizę z marksizmem właśnie i brytyjski marksista Archibald Robertson, Pochodzenie chrześcijaństwa również. To są dosyć stare prace, ale podobne są w pewnym względzie, mianowicie przede wszystkim w tym, że na pierwszym etapie zawsze analizują stosunki społeczne w danym społeczeństwie, gdzie religia powstaje. Przede wszystkim, jakie są podziały klasowe i jakie są relacje między tymi klasami, jakie są napięcia między nimi, konflikty i tym podobne. To jest pierwszy etap, a później na drugim etapie szukają, jaka była społeczna baza danego nowego ruchu religijnego, w tym przypadku chrześcijaństwa, czyli z jakich klas społecznych rekrutowali się pierwsi chrześcijanie. Z tego wyciągali pewne wnioski, starali się uzasadniać czy widzieć uzasadnienie dla pewnych tekstów wczesnochrześcijańskich. I właśnie, jak to wyglądało w przypadku chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o stosunki klasowe w starożytnym Izraelu, to przede wszystkim mamy tutaj trzy zasadnicze klasy społeczne. Jest magnateria, to są przede wszystkim reprezentantami tej magnaterii są saduceusze, to są wielcy latyfundyści, posiadacze większości ziemi w Izraelu, którzy czerpią stąd olbrzymie dochody, jednocześnie no te dochody płyną przede wszystkim z handlu z Rzymem, z imperium, tak? Dostarczają żywności imperium. Tam przynależą też arystokracja rodowa, arystokracja kapłańska, to jest ta cała magnateria, których reprezentantami religijnymi są saduceusze. Później mamy klasę średnią, drobną burżuazję, którzy reprezentują stronnictwo faryzeuszy. Z kolei faryzeusze, czyli już troszkę zdystansowane od świątyni, od instytucji świątyni, skupieni na tekstach, na czytaniu Biblii, na kulcie synagogalnym. To jest stronnictwo, które zresztą ostatecznie zatriumfowało w judaizmie po zburzeniu świątyni, bo saduceusze stracili rację bytu, gdy świątyni już nie było zasadniczo. Natomiast ta forma praktykowania religijności, którą wypracowali, czy praktykowali, bo to od czasów niewoli w zasadzie ta praktyka była istotna w judaizmie, faryzeusze, to stała się dominującą formą oczywiście, czyli jedyną możliwą. To jest drobna burżuazja, czyli ludzie, którzy coś posiadają, nie za wiele,
a z racji tego, że coś posiadają, też mają coś do stracenia, a zatem, a jednocześnie cierpią z racji okupacji rzymskiej, z racji podatków, też najbardziej patriotycznie nastawiona była to grupa i pierwotnie ona stanowiła ognisko oporu przeciwko Rzymowi. Z czasem, no właśnie z racji tego, że ten opór okazywał się nieskuteczny, uciekła w sferę apokaliptyki, w sferę religijną, jak zobaczymy. I wreszcie Amharec, to jest tak zwany lud ziemi, czyli prostacy, czyli ludzie, którzy nie mają nic, którzy najmują się na dniówkę, krótko mówiąc, którzy nie mają też nic do stracenia. Dlatego w formie religijno-politycznej, powiedzmy, ich reprezentantem byli zeloci, czyli najbardziej radykalne, antyrzymskie stronnictwo, anty też saduceńskie, jak zobaczymy. Proszę Państwa, jakie były stosunki między tymi stronnictwami? Tutaj religioznawcy ci, tu zwłaszcza Erich Fromm, który sam był z rodziny rabinackiej, także posiadał dostęp do tej literatury bezpośredni stosunkowo, przytacza cały szereg fragmentów z Talmudu. Talmud to święte księgi żydowskie pochodzące z, no, spisywane trochę później, ale niektóre z tych tekstów uważa się, że pochodzą z czasów bliskich Jezusowi, przynajmniej z czasów właśnie drugiej świątyni. Niektóre są sprzed wojny żydowskiej, niektóre po wojnie, ale niektóre zapisy są dosyć starożytne w każdym razie. I na podstawie fragmentów z tego z Talmudu odmalowuje te relacje społeczne i te fragmenty są dosyć ciekawe, dlatego chciałbym Państwu parę przytoczyć. Najpierw stosunek między generalnie w stosunku do Saduceuszy. To jest wyraża kontakty z okupantem. Stosunek do głównych rodów kapłańskich wyraża ten fragment. Biada mi ze strony rodu Beeta, biada mi wobec ich kija. Biada mi ze strony rodu Kantarosa, biada mi wobec ich pióra. Biada mi ze strony rodu Anasza, biada mi wobec ich syku. Biada mi ze strony rodu Izmaela, syna Fiaby, biada mi wobec ich pięści. To są arcykapłani, ich synowie są skarbnikami, urzędnikami świątynnymi są ich teściowie, a ich niewolnicy przychodzą z kijami, by nas bić. To jest właśnie faryzeusze w stosunku do saduceuszy. Taki był stosunek ich, tak postrzegali rolę saduceuszy, którzy byli w ich ujęciu kolaborantami, krótko mówiąc. Kolaborowali z Rzymem, wspierali Rzym, opłacało im się to, też należeli do najbardziej schelenizowanej warstwy kulturowo, największe ciągnoty mieli do kultury antycznej, to zresztą jedno z imion tych arcykapłanów, Kantaros, to brzmi bardzo grecko. Zresztą Józef Flawiusz podaje mnóstwo tego typu imion z wcześniejszych trochę okresów przed powstaniem Machabeuszy, które było właśnie skierowane przeciwko tej helenizacji w dużej mierze. Jeszcze większą faryzeusze nienawiść wykazują jednak w stosunku do prostego ludu. Także z jednej strony do saduceuszy, z drugiej strony do prostego ludu. Człowiek powinien sprzedać wszystko, co posiada i zapewnić sobie rękę córki uczonego. A jeśli nie zdobędzie córki uczonego, powinien zabiegać o rękę córki człowieka wybitnego. Jeśli mu się w tym nie powiedzie, powinien dołożyć starań, aby zdobyć rękę córki nadzorcy synagogi. A jeśli tego nie dokona, powinien starać się pozyskać córkę poborcy ofiar. A jeśli nawet w tym mu się nie powiedzie, powinien spróbować zdobyć rękę córki nauczyciela szkoły podstawowej. Powinien unikać ślubu z córką prostaka, członka Amharec, bo jest obrzydliwością. Ich kobiety budzą odrazę, a co się tyczy ich córek, to powiedziano, przeklęty, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem. Czyli córki prostaków to są zwierzęta. Tak faryzeusze myśleli o prostym ludzie. No, daleki to miłość stosunkowo.
Rabbi Johanan odpowiada, kto daje prostakowi córkę za żonę, w istocie podrzuca ją lwu, bo tak jak lew bez wstydu rozrywa i pożera swoją ofiarę, tak samo prostak bezczelnie, brutalnie sobie z nią poczyna. Co używa? Prostaka wolno rozedrzeć na kawałki jak rybę. Rabbi Eliezer, sześć rzeczy o prostaku jest prawdziwych. Nie wolno polegać na nim jako świadku, ani przyjmować żadnych jego zeznań. Nie można dopuszczać go do tajemnicy, ani kurateli nad sierotą, ani powierzyć środków na cel dobroczynny. Nie można wybrać się z nim w podróż i nie powinno się mu mówić, że coś straci. Ale w drugą stronę również nie były te stosunki sympatyczne, jeśli chodzi o stosunek ludu do faryzeuszy, to również znajdą się w Talmudzie fragmenty, które wyrażają ten stosunek, dlatego że chociażby rabbi Akiba, jeden z największych przywódców faryzeuszy, pochodzi z warstw właśnie ludowych, z tego, jak marksiści powiadali, proletariatu jerozolimskiego. I powiada, gdy byłem jeszcze ciemnym, prostym członkiem Amharet, mówiłem, gdybym dopadł uczonego, gryzłbym go jak osioł. Rabbi, powiedz jak pies, osioł nie gryzie. Jakiś uczeń mu przerywa. A on odpowiedział, gdy gryzie osioł, trzeszczą kości ofiary, podczas gdy pies ogryza mięso. Rabbi Eliezer o tych stosunkach, gdyby gmin z powodów ekonomicznych nas nie potrzebował, pozabijałby nas dawno temu. Wrogość prostaka wobec uczonego jest nawet większa niż wrogość pogan wobec Izraelitów. Także jak widzimy, wszystko można powiedzieć o wczesnym Izraelu, ale nie to, że był to naród ogarnięty wzajemną miłością. Te nieludzkie stosunki wzajemne wynikały oczywiście z nienormalnej sytuacji, tak, okupacji. Częściowo też z własnego sposobu rządzenia się, także nie można tutaj od tej sytuacji, zdaniem marksistów, nie można abstrahować, jeśli się analizuje powstanie wczesnego chrześcijaństwa. Wobec właśnie tych problemów pojawiały się, to już mówiłem, różne strategie wobec okupacji rzymskiej. Po pierwsze, taką strategią były najróżniejszego rodzaju, to się narzuca samo w sobie, bunty, powstania, rebelii. Tych buntów, proszę Państwa, było troszkę. Tutaj Państwo mają wyliczone przypadki, które relacjonuje Józef Flawiusz, to jest rzymski historyk żydowskiego pochodzenia, który w czasie wojny żydowskiej przyszedł na rzymską stronę i starał się później Rzymianom wytłumaczyć Żydów, wytłumaczyć, na czym polega bycie Żydem i jaka jest ich historia, i napisał fundamentalne dzieła dla zrozumienia starożytnego Izraela. I wylicza cały szereg najrozmaitszych buntów, które miały miejsce za panowania rzymskiego, zaraz po śmierci Heroda, później coraz, i to głównie rekrutowali się galilejscy, do tych buntów galilejscy proletariusze, jeszcze na początku też faryzeusze, później faryzeusze coraz bardziej się dystansowali do powstań, raczej preferowali później bierny opór, jak w sytuacji, kiedy bodajże Piłat wstawił chyba orły rzymskie do świątyni, to rodziło zagrożenie poważnymi zamieszkami, zgromadził ich wszystkich na rynku, otoczył cały rynek zbrojnymi legionistami, na co właśnie wszyscy zgromadzeni tam mężczyźni obnażyli swoje szyje, tak, na znak, że gotowi są raczej umrzeć, niż dopuścić do takiego plugastwa, jakim są zbezczeszczenie świątyni. Garoje to były ponawiające się oczywiście strategie aż do ostatecznie wojny żydowskiej, która doprowadziła do zniszczenia świątyni. Drugą, proszę Państwa, taką formą, po tym jak już niektórzy ludzie zaczęli sobie uzmysławiać, że realna walka nie ma szans powodzenia, była literatura apokaliptyczna, czyli wiara w to, literatura wyrażająca wiarę, że my nie możemy, ale Bóg może, Bóg zrobi to, Bóg przyjdzie, Bóg zaprowadzi swój porządek, wyrzuci tych wszystkich, wygubi tych wszystkich, wyrżnie tych wszystkich pogan wstrętnych i wreszcie wyznaczy Mesjasza, pomazańca swojego, który na czele legionów, znaczy zastępów anielskich oczyści i będziemy najpotężniejszym
państwem na świecie i wszystkie narody będą składać nam hołd. Tak? Także tak, ucieczka w sferę fantazji, tak? W sferę wyobrażenia potężnej, nadprzyrodzonej wojny, pod której właśnie Izrael zostanie podźwignięty, wywyższony mocą Boga. To, a narzędziem tego będzie taki, taka właśnie postać, jaką był Mesjasz, czyli pomazaniec, czyli Mesjasz, czyli no, tak jak królowie izraelscy byli pomazańcami, Mesjaszami. Tak? W tym sensie tutaj będzie nowy taki pomazaniec na to, żeby był królem nad Izraelem. No, w niektórych sektach żydowskich wierzono w dwóch Mesjaszy. Mesjasz na formie Dawidowej, Mesjasz w formie Arona i tak dalej. Także tu oczywiście te teologie były rozmaite. I tej literatury również było całkiem sporo. Tu macie Państwo kilka takich apokalips, które krążyły. Oczywiście jedną z takich apokalips jest też apokalipsa świętego Jana, która trafiła do Nowego Testamentu, do Biblii. I wreszcie trzecią formą były już konkretne ruchy mesjańskie, które wyrażały te tęsknoty, ale kierowały się tą wiarą i zaczynały działać. I tych ruchów, tych mesjaszy było również całkiem sporo. Tu Państwo mają ich listę. Przynajmniej o kilku z nich wspomina również Nowy Testament, dokładnie Dzieje Apostolskie, o Teudasie, o tym jednym anonimowym mesjaszu, o proroku z Egiptu. No oczywiście o Jezusie, tak? Jako kolejnym Mesjaszu, to te ruchy kończyły się zwykle tragicznie, tak? Jakiś ten Mesjasz z Egiptu wezwał swoich naśladowców do marszu na Jerozolimę. Z Jerozolimy wyjechał oddział jazdy rzymskiej, wyciął wszystkich i łącznie z Mesjaszem. Tak, także to się, inne ruchy kończyły się tym, że ich zwolenników krzyżowano masowo. I w związku z tym właśnie tak też rozumiana jest ingerencja Piłata w sprawie Jezusa, tak żeby ukrócić ten kolejny ruch mesjański, który prowadzi do znowu niepokoju, zwłaszcza, że to był bardzo newralgiczny moment, dlatego, że to były święta, czyli potężne nagromadzenie ludności w Jerozolimie i kolejny Mesjasz, jak się wtedy pojawia, to oczywiście grozi to kolejną rozrugą. A najważniejsze dla Rzymian było zawsze, żeby był porządek. Jak jest porządek, to podatki płyną, tak? Także to jest kolejna forma. I jedną z takich, jak widzieliśmy, było chrześcijaństwo. I teraz znowu zadają sobie marksiści pytanie, jakie jest klasowe pochodzenie pierwszych chrześcijan. I to odpowiedź znajdują bardzo miłą swemu sercu, mianowicie to pochodzenie było proletariackie. I jakie argumenty są za tym, proszę Państwa, że to było proletariackie pochodzenie. Przede wszystkim przejawiające się w licznych tekstach Nowego Testamentu nienawiść do bogaczy. Mianowicie jaka to nienawiść do bogaczy? Chociażby w błogosławieństwach, pamiętacie, błogosławieni ubodzy, aczkolwiek no, są dwie wersje błogosławieństw. Najczęściej pewnie możecie się zetknąć z tą wersją w Ewangelii według Mateusza. Natomiast Ewangelia według Łukasza jest dosyć bardziej surowa, znaczy w tym sensie, że zawiera też prawdopodobnie wcześniejsze wersje źródła Q, czyli tego źródła, na którym się zarówno Łukasz, jak i Mateusz opierały. I tam oprócz ośmiu błogosławieństw są też biada. Błogosławieni, myślę, że to znajdę, błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże, błogosławieni, którzy teraz łakniecie, będziecie nasyceni, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, śmiać się będziecie, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wyłączą, żyć was będą, gdy imieniem waszym pomiatać będą, ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie. Także ten tekst wyraża nie tylko nadzieję na to, że się polepszy tym biednym, głodnym i tak dalej, pomiatanym, ale że tym, którym teraz się powodzi, tym się podwinie noga, że oni będą teraz cierpieć, że oni wszystkim
biada, krótko mówiąc. Także, proszę Państwa, inny taki fragment to jest, o, zdaje się, że tutaj mam, tak już przeczytałem najważniejsze, przypowieść o bogaczu i Łazarzu, również pamiętacie Państwo wszyscy tą przypowieść, gdy Łazarz, który cierpiał, tak, umarł w końcu i jak wiadomo, bogacz cierpiał potężne męki w, później w życiu pośmiertnym. No, ale pytanie za co? Co takiego bogacz zrobił? W zasadzie w tej opowieści nie ma wyraźnego wskazania na za co. Nie wiadomo, nie wiadomo nawet czy wiedział, że Łazarz tam cierpi głód. Tego nie wiadomo. Wiadomo tylko jedno, był bogaty. A zatem ci autorzy marksistowscy, przepraszam, widzą w tym, w tej przypowieści wyraz nienawiści do bogactwa, przejaw pragnienia zemsty na bogacza za to tylko, że są bogaci i jednocześnie wyniesienie ubogich. Podobny tekst znajdujemy też w liście Jakuba. To jest późniejsza literatura, chociaż niektórzy z tych autorów marksowskich bardziej im pasuje, żeby to był jednak faktycznie Jakub, brat Jezusa. Czyli bardzo wczesny tekst. Nie wiem, czy tu mam ten tekst wyróżniony również. List Jakuba? Tak, jest. Teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziała, śnieć ich świeczyć będzie przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. I tak dalej, i tak dalej. No tutaj widzą wprost potężny ładunek nienawiści, pragnienie zemsty na tych wstrętnych bogaczach. Ale aczkolwiek tutaj są, chociaż w przeciwieństwie do tej przypowieści o bogaczu Łazarzu, podane konkretne powody. Żyliście w zbytku, rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. No to nie. Wydaliście skazujący wyrok i zabijaliście sprawiedliwego. Nie opierał się wam. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Jezusa. Także tak jest to interpretowane. Innym takim argumentem są nieliczne wzmianki na temat powodzenia społecznego wczesnych chrześcijan. To tak mamy w pierwszym liście do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że przypatrzcie się pochodzeniu niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, by zawstydzić mądrych, to, co dla świata słabego wybrał Bóg, zawstydzić to, co mocne, i to, co jest z niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Podobne świadectwo dostarcza Celsus. Celsus był pisarzem pogańskim, jednym z pierwszych, czy w zasadzie pierwszym uczonym pogańskim, który się na serio zainteresował chrześcijaństwem, przeanalizował teksty chrześcijan. Wtedy jeszcze w różnych wersjach krążyły, to zwrócił uwagę właśnie na to, że ciągle zmieniają te swoje Ewangelie. Jego tekst znamy w zasadzie wyłącznie dzięki pisarzowi chrześcijańskiemu Orygenesowi, a to dlatego, że Orygenes napisał książkę przeciwko Celsusowi i tam paragraf po paragrafie cytuje i próbuje obalać te argumenty. Między innymi Celsus tam zwraca uwagę właśnie na skład społeczny wczesnych chrześcijan, że no, to są gręblarze, tak, szewcy, fałusznicy, ludzie nieokrzesani, prości, nie ośmielają się wyszeptać słowa obecności starszych itd., itd. I całą strategię tutaj opisuje, w jaki sposób podburzają dzieci do buntu, szepczą do ucha, tak, czyli tak jak zwykle to tak zwane wstrętne sekty robią. Tak. Że są sami jedynymi właściwymi, mocnymi nauczycielami, a nie ci tam profesorowie. Także tak, proszę Państwa, to argumentują i jakby uzupełnieniem tego społecznego, czy rezultatem tego społecznego pochodzenia wczesnych chrześcijan jest, zdaniem tych autorów, zwłaszcza Fromma tutaj, ich wizja samego Jezusa, to znaczy jak oni postrzegali Jezusa w związku z tym.
Oczywiście jest trudno wysupłać z tych tekstów Nowego Testamentu, które no, są najstarsze mimo wszystko i które do nas dotrwały, co było najpierwotniejszą wersją, natomiast generalnie no, można się zgodzić, że tą najpierwotniejszą wersją była wersja adopcjonistyczna, to znaczy te najstarsze wyznania wiary opierają się na strukturze tego Jezusa, którego wyście tam ukrzyżowali, Bóg trzeciego dnia wskrzesił i posadził po swojej prawicy. Tak? Czyli to jest kierunek, że od dołu do góry. Jednego z naszych, to był swój nasz człowiek, członek ludu, solidaryzował się przynajmniej z nami, z ludem, to był nasz człowiek, wyście ukrzyżowali, ale Bóg go wyniósł na swoją prawicę, czyli uczynił na prawicę, czyli uczynił równym sobie, czyli uczynił Bogiem. Czyli mamy ruch oddolny. To jest właśnie adopcjonizm. Czyli Jezus był adoptowanym Synem Bożym. No, generalnie tu jeszcze może warto taką uwagę poczynić, że adoptowany to nie znaczy gorszy od rodzonego. W tych czasach tak bynajmniej nie było. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto był rodzonym synem Juliusza Cezara. Generalnie no, historycy jeszcze tam wiedzą, tak, ale jakiś Cezarium bodajże się nazywał. Ale historię nie zapominam, bo nie był ważny. Ważny był adoptowany syn Cezara, Oktawian August, tak? Także adoptowany, no to przypomina się ten dowcip taki, jak dwoje dzieci się kłóci właśnie przy obiecie. A ty to jesteś adoptowana, mówi chłopak do siostry właśnie. Mnie to przynajmniej rodzice chcieli, odpowiada siostrzyczka, tak? Czyli to jest bycie adoptowanym, to jest coś, dowód wyższego uznania niż tam zwykłe zrodzenie. Zrodzone to różnie wychodzą dzieci, tak? Ale jak ktoś adoptuje kogoś, to znaczy w pełni afirmuje kogoś i dlatego dla nas to może brzmieć dziwnie, tak? Ale pierwotnie chrześcijaństwo raczej obstawało właśnie za tą koncepcją adopcjonistyczną, czyli że Jezus był człowiekiem i został adoptowany, posadzony po prawicy. Ale to ulegało oczywiście stopniowo zmianie. Tutaj bardzo ważny był ten właśnie element, który podkreślali niesprawiedliwego cierpienia, tak? Bo w tym cierpieniu on się solidaryzował z ludem, stał się w pełni jednym z ludu. I dzięki temu właśnie mógł odkupić lud. I proszę Państwa, natomiast stopniowo te podłoże klasowe pierwotnego chrześcijaństwa ulegało zmianie, tak analizują ci marksiści, i to ich zdaniem pociągało za sobą przemianę systemu dogmatycznego. Znaczy te przemiany faktycznie zachodzą. Pytanie, czy marksiści mają rację, że wynika to wyłącznie, czy głównie z przemian podłoża klasowego. To jest kontrowersyjne i do tego jeszcze może kiedyś wrócimy. Ale ten widzimy, że im starsze pisma wczesnochrześcijańskie, czy fragmenty raczej, bo to pisma, trudno dokładnie pismami to ujmować, ale nim fragment, bo czasami są pisma późniejsze, ale zawierają pewien fragment, czy naukę, która pochodzi wcześniej, tak, z wcześniejszego okresu. I generalnie tak to historycy ujmują, że im wcześniejsze, tym wcześniejsze pismo, tym później umiejscawia moment deifikacji Jezusa, począwszy właśnie od po wniebowzięciu dopiero posadził po swojej prawicy, czy w zmartwychwstaniu, czy w momencie chrztu. To jest też bardzo mocny później był pogląd u Arian, czy u innych później adopcjonistów, że to ten moment chrztu w Jordanie był tym momentem, gdzie ten głos z nieba się odzywa, to jest mój syn umiłowany. No właśnie, w niektórych starszych papirusach ten fragment brzmi: Jam Cię dziś zrodził. To jest dokładny fragment bodajże z drugiego psalmu. Ale no, w większości, to nie znaczy, że większość ma rację, tak? Papirusów jest, że w nim mam upodobanie. W każdym razie ten moment chrztu jest tym kolejnym momentem, wreszcie moment narodzin. To już mamy u Łukasza, prawda? U Mateusza ta teologia już przesuwa to jeszcze bardziej wstecz. I wreszcie przed narodzinami, to dopiero w Ewangelii Jana, kiedy Jezus staje się preegzystującym słowem Boga, które istniało od zawsze, które
przy pomocy którego Bóg stworzył świat. Także w momencie, kiedy przyjmujemy doktrynę preegzystencji, czyli najpierw Bóg istniał, później stał się człowiekiem, ruch ulega odwróceniu w porównaniu do tego, co wcześniej ci pierwsi chrześcijanie wierzyli. Nie tyle jeden z nas został podniesiony do rangi Bożej, ale odwrotnie. Jeden, istota boska, stała się człowiekiem. Czyli jeden z możnych, Bóg, król świata, tak? Czyli jeden królewicz, można powiedzieć, tak? Uniżył się i wyraził swoją łaskę w stosunku do ludu. To jest dla marksistów właśnie główny element i zarzut w stosunku do tego całego ruchu, że to doprowadziło do praktycznie rozbrojenia całego tego rewolucyjnego ładunku wczesnego chrześcijaństwa. To już nie był ruch skierowany przeciwko możnym, ale nurt, który wyraża podziw i wdzięczność do możnych za to, że jeden z nich, właśnie Syn Boży, się uniżył i stał się tym ciałem, tym sarkstato. Nawet greckie słowo ma mocniejsze znaczenie. Słowo stało się mięsem, praktycznie sarks, to jest takie mięśniami. No. Dalej mamy koncepcję grzechu pierwotnego, czyli znowu grzech już nie leży, jak marksiści pytają, w strukturze społecznej, czy w tych wyższych warstwach wykorzystujących te niższe warstwy, ale leży w tobie samym, grzeszniku podły. Ty od początku urodziłeś się grzeszny. Nie należy się spodziewać, że coś dobrego z ciebie wyjdzie, tak? Więc raczej, jeśli czujesz się nieszczęśliwy, to spójrz we własne serce. Ciekawy wątek też dorzuca tutaj Robertson, który zwraca uwagę, że to nie tylko zachodziła zmiana czasowa, ale też współistniały ze sobą różne nurty, które wyrażały różne ideologie różnych klas społecznych. Uważa, że z jednej strony niektóre teksty Nowego Testamentu wyrażają ideologię bliższą tych klas ludowych, proletariackich, na liderem tego stronnictwa miał być Piotr, a z drugiej strony bardziej mieszczańskie stronnictwo z liderem Pawłem z Tarsu. To, proszę Państwa, tak to zasadniczo widział i stara się argumentować. Co z tego możemy wyciągnąć, proszę Państwa? Przede wszystkim to jest ważne, położenie nacisku na ten historyczny konkret, historyczny kontekst. Ewolucjonizm powinien badać, moim zdaniem przynajmniej taki ewolucjonizm będzie użyteczny i będzie skuteczny, konkretne przypadki przemian historycznych, a nie jakieś abstrakcyjne szeregi, ciągi, typów religii, dajmy na to. Jak zaszła taka inna przemiana, tak? Jak taka inna ewolucja. Tak postępuje przecież też ewolucjonizm biologiczny, bada konkretne mutacje, przemiany, jak rozgałęzienia filogenetyczne zachodziły i tym podobne, a nie ustawia sobie zwierzęta od wyższych do niższych. No to może być jakimś dalekim zwieńczeniem roboty, tak? Ale najpierw tą robotę trzeba wykonać. To jest na pewno słuszne i na pewno też jest ciekawy ten element, czy współczynnik nieegalitaryzmu, czyli dostrzeżenie nierówności społecznych w środowiskach społecznych, które tworzą nową religię, jak to wpływa na powstanie tej nowej religii, na ideologię tej nowej religii. Tutaj ten wątek też pojawia się później u Webera, który na przykład zwraca uwagę, że poszczególne religie niosą ze sobą pewne piętno klasy społecznej, która je wytworzyła. Na przykład islam to religia bardziej wojowników, czy kupców, wojowników, tak? Buddyzm religia intelektualistów, chrześcijaństwo religia wędrownych czeladników, dajmy na to. I to jest istotne. No, jeśli chodzi o to, czy jest to czynnik faktycznie przemiany ideologii, myślę, że zasadne jest postawienie takiej hipotezy. To jest błędem marksizmu. Na pewno było to, że przyjęli to jako pewnik, jako założenie, że tak na pewno było. Powinniśmy to analizować konkretnie wespół z innymi hipotezami możliwymi.
Nie można wykluczyć, że czasami przemiany w ideologii, w umocowaniu społecznym danego ruchu religijnego w innej klasie społecznej prowadzą do pewnych przemian ideologicznych. Zwłaszcza na pewnych etapach wczesnych powstania nowego ruchu religijnego, kiedy ten ruch jest jeszcze nieokrzepły, kiedy jeszcze dosyć jest płynny, wiele może się wtedy zdarzać. Taka hipoteza przynajmniej, jako narzędzie heurystyczne analizy pewnych zjawisk, jest najbardziej do przyjęcia, podobnie konflikty klasowe, które mogą rzutować na konflikty teologiczne, jak najbardziej, sądzę, można to ująć do naszego repertuaru narzędzi, przy pomocy których będziemy badać konkretne przypadki. I to dotyczy oczywiście też w ogóle zwrócenia uwagi na to, że w ramach chrześcijaństwa to nie było tak jak Łukasz, że wszyscy się kochali, pisze w Dziejach Apostolskich, także wszyscy trwali w jedności na łamaniu chleba i w ogóle panowała powszechna miłość. I w następnym rozdziale pisze, że nie do końca, bo był Ananiasz i Safira, którzy ośmielili się nie oddać całego majątku na rzecz gminy chrześcijańskiej, ale coś sobie zostawić. I padli martwi, tak? Po tym, jak spotkali się z apostołami. Także no, dopadła ich klątwa, można powiedzieć. Także te konflikty oczywiście były bardzo burzliwe. To jest o tyle istotne, że jeśli pozostajemy w ramach jakiegoś nurtu od wewnątrz, nurtu religijnego, to zwykle przedstawia się nam jego historię jako pasmo harmonijnego rozwoju, postępu, dostrzegania pewnych dawniej niewidzianych treści, ale w istocie, w historii toczyły się bardzo zażarte konflikty o każdą jotę, o każdą, no nie o każdą, ale była przynajmniej jedna jota, którą naprawdę zabijały się stronnictwa chrześcijańskie, arianie z ortodoksami, o jotę w wyrazie homo iusius czy homo iusius, ale to już na inną okazję opowieść. Także to jest istotne, natomiast jeśli chodzi o analizę pochodzenia społecznego, klasowego, wczesnych chrześcijan, no to ona jest w przypadku tych autorów, których tutaj przytoczyłem, mocno dziurawa. Po pierwsze, spośród uczniów Jezusa, to nie do końca było tak, że byli sami biedacy. Jednak rybak to jest ktoś, kto ma własny biznes. Ryzykowny bardzo na pewno, bo raz się uda coś złapać albo nie, ale to nie jest zupełny proletariusz, który musi się zatrudniać u kogoś z dnia na dzień. To jest ktoś, kto dysponuje własnymi środkami produkcji. No i paru innych również rybaków znajdziemy w tym gronie, znajdziemy poborcę podatkowego, który też bynajmniej nie do biedaków nie należał. Tak samo ten fragment, który często jest przytaczany z pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł powiada, niewielu jest między was, niewielu to znaczy, że jednak jacyś są. I raczej w tym kierunku, proszę Państwa, idą badania historyków, pokazując, że te środowisko wczesnych chrześcijan, nawet jeśli tam było sporo biedoty, no właśnie, ale co to znaczy biedota? Proszę Państwa, to przede wszystkim wczesne chrześcijaństwo rekrutowało się spośród ludzi zamieszkujących wielkie miasta. Po wyjściu z Palestyny, bo oczywiście to chrześcijaństwo palestyńskie wkrótce znika nam z historii zupełnie. Ale w tych wielkich miastach i tak żyło się stokroć lepiej niż gdzieś tam na prowincji, na wsiach. Także folusznik, szewc, to jednak, no, tak socjologicznie rzecz ujmując, to nie jest zupełnie klasa niska, tak? To nie jest zupełny proletariat. To są jacyś, no, niższa, średnia, powiedzmy, klasa. Rzemieślnicy różnego rodzaju, ludzie prości na pewno, niewykształceni, nie należący do elity społecznej, ale na pewno nie biedota, nie można zrównać tego, że to był Amharyc, tak, palestyński zupełnie ludzie. A raczej to jest ruch faryzejski w sensie społecznym przynajmniej, tak, jest równoległy do faryzeizmu, nurt pochodzenia społecznego. Także w tym kierunku raczej idą analizy Gerda Tysena i innych badaczy wczesnego chrześcijaństwa. No, Radney Stark, socjolog religii bardzo znany, poszedł jeszcze dalej,
dowodził, że w ogóle biedy tam nie było, no to tutaj już przesada w drugą stronę. Prawdopodobnie to było środowisko pluralistyczne, w różnych kościołach też te proporcje były różne, no ale to zostawimy na inną okazję już te analizy, podobnie jak kolejnych naszych reprezentantów. Dziękuję za uwagę.